Paryżanka umarła. W niedzielę miesiąca program z cyklu Więcej niż kino. Poszukaj siebie na tym zdjęciu. W tę niedzielę film sprzed 3 lat. Bilet na księżyc Jacka Bromskiego. Obraz naszego kraju w roku 25-lecia PRL-u 1969. Armstrong wylądował wtedy na księżycu. W filmie Bromskiego jedzie do Świnoujścia, oborowy z małego miasteczka na południu Polski, ale wyląduje prawie tam, gdzie Armstrong. Jeden z najbardziej wyrazistych, a równocześnie najbardziej zabawnych filmów PRL-u. Ani jadowita satyra, ani nostalgiczne sentymenty. Klimat przypominający kino czeskie z jego plebejską kpiną z wielkich spraw tego świata, przed którymi mali ludzie bronią się, że mogą. Niedziela, godzina 16. Bilet na księżyc. Do usłyszenia. Bożena Jańska i Ewa Podolska. Reklama. Serdecznie witamy zgłodniałych podróży. Zatankuj nasze dowolne paliwo za minimum 49 zł i odbierz hot doga za złotówkę. Shell, serdecznie witamy. Oferta dostępna na wybranych stacjach do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bez konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie, przeciwwskazanie na wrażliwość na składniki leku astma i stosować u dzieci, które chorowały na grób Aflowarm. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix, krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix, krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix, krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Już w sobotę 26 listopada w malowniczo położonym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa koło Świdnicy. Piąte Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016. Ponad 60 organizacji pozarządowych. Konferencja Co nam się udaje i dlaczego. Występy artystyczne oraz prezentacje dolnośląskich organizacji. Wstęp wolny. Zapraszamy. Z Państwa obecnością to będzie prawdziwy dzień społecznej supermocy. Szczegóły na stronie organizatora Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. dfmop.org.pl. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozin. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozin. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Przesuwam się o 3 pola i... Wyciągasz kartę. O! Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł co roku. Sprawdź na nn.pl. Nationale Nederlanden. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska.
Donald Trump ewakuowany podczas swego wiecu wyborczego w Nevadzie. Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października przyszłego roku jest absolutnie możliwe, uważa prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że czeka na zakończenie przez parlament prac nad ustawą w tej sprawie. Skandal w Kanadzie. Policja w prowincji Quebec przyznała, że przez lata inwigilowała dziennikarzy prywatnych i publicznych mediów. Więcej informacji o 10. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Tak, zapraszam. Dzisiaj wyjątkowo zapraszam razem z Dorotą Wilan. Przypomnę telefon, pod który możecie już Państwo dzwonić, żeby z nami porozmawiać. 22 44 44 044. Rozmawiamy dzisiaj o wszystkich, o filmikach rozpowszechnianych głównie na Facebooku, które mogą kończyć się bardzo źle dla bohaterów tych filmików. Mówimy o... bo ja nawet nie widziałam, Doroto, tego filmiku, o którym mówiłaś przed chwileczką i może... znaczy, podobno już wrócił, tak? Tak, wrócił, można go już obejrzeć. I to dlaczego, proszę nie oglądać. Dlaczego ja powiedziałam, proszę, nie, proszę oglądać ten filmik, ale patrzeć na niego z punktu widzenia dobra tych zwierząt. Dlaczego ja skomentowałam, że to jest śmiertelne zagrożenie? Ponieważ tak jak tutaj pani doktor Sumińska już wspomniała, istnieje takie zjawisko jak wdrukowanie, imprinting albo wpojenie, tak się na polski tłumaczy. W pierwszych godzinach życia u wszystkich ssaków i u wszystkich ptaków następuje coś w rodzaju takiego wdrukowania właśnie osoby matki. To jest mama. To jest mama. Zapach mamy, to jest kształt mamy, za nią mamy. Pani Joanna z Warszawy. Dzień dobry, pani Anno. Halo, halo, dzień dobry, pani Anno. Halo, halo, już jestem. Tak. Dzień dobry, pani doktor, i dzień dobry, drugi pani doktor. Dzień dobry. Ja dzwonię w mojej kociej sprawie, przyznaję, bo mam kota, którego mam samego w domu. To bardzo źle dla kota. Szybko wziąć drugiego kota. Ja wiem, pani doktor, bo ja już miałam dla niego drugiego towarzysza, ale on tego towarzysza bardzo prześladował i był dla niego bardzo niedobry i trzeba je było rozdzielić. On jest kotem, który był sam w miocie. To chociaż psa. To jeżeli, bo proszę pamiętać o tym, że koty dużo lepiej tolerują nowego, jeżeli on jest w psiej skórze. Z reguły tak jest. Koty, które całe życie były, długo były same, bardzo źle się godzą na następnego kota. Dlatego trzeba najlepiej od razu brać dwa lub trzy koty. Ale żeby w domu coś się działo, nie tylko w ludzkiej reżyserii, byłoby dobrze, żeby chociaż pies był. No dobra, czyli pomyśleć o psie, no bo... Tylko nie pies na koty, oczywiście. Nie, no oczywiście, że tak. Nasze dzieci nazbierały, proszę państwa. Oni po prostu, no... 4,5 tysiąca. To jest tchórzliwy kot, przekaz. No ale jeżeli tak prześladował drugiego kota, to tam... To tak jest sobie, no... Nie najlepszego charakteru. Jednakowi bardzo źle jest. Człowiek nigdy nie zapewni zwierzęciu takiego atrakcji jako towarzysz, jak drugi czworo. Oczywiście najlepiej, żeby to był kot, ale czasem niektórzy nie mają cierpliwości, szczególnie do słuchania tych potwornych wyć, które wydają koty, które walczą ze sobą, bo to są piekielne wycia. Ja mogę tylko dodać tyle, że nie należy się za wcześnie poddawać. Nie wiem, jak długo trwa. Miesiąc to trwa, miesiąc. Ale przeważnie koty dochodzą prędzej czy później do porozumienia, kilka tygodni najdłużej i ustalają sobie pewne zasady. Ale zdarza się, zdarza się, że zostaje do śmierci maherowa baba niechęć. Więc dlatego, żeby pani nie narażać na takie ewentualności, to proszę psa ze schroniska szybko zabrać, spokojnego psa. I zawsze coś się będzie w kocim życiu działo. Jakieś tam pipi coś. Super. A potem jak będzie wracała za dwa tygodnie... Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i jest z nami pan Cezary z Warszawy. Dzień dobry, panie Cezary. Ja mówię, no to jebówka ciebie. Jadwiga Grabowska. Odwierzę. Ja krótko mam nadzieję, że PKP, a jeszcze sobie może pości. I musi konkretnie teraz opłacić. Każda sekunda już teraz jest na wagę złota, która
bo tak. Wszystko jedno jak jest. Obostrzeje. Wszystko jedno, to nie ma znaczenia, jest pse. Natomiast zima. Po operacji usunięcia naczyniaka, która miała miejsce około 2 lat temu, ona zaczęła się taka trochę gechenna, a niestety rozlizuje z żywego mięsa tą łapę. I no walczymy z tym już, ale wydaje się nam, że możliwymi metodami, oczywiście chłopa, zadanymi mówi, przez kolejnych weterynarzy, nosi oczywiście kołnierz. A czy czyli takie to były, co wycinek, jej pozostało po Warszawie, już po autorytarny, operacji, że ona chłopa ma do ile czasu minęło od operacji? No, ja mówię, no chłop, i przez dwa lata cały czas to się nie goi. I tak zamyka się to znaczy, koło, nie, proszę Państwa, największej na świecie, Warszawy. Tu się coś urwało, no bo przecież wiadomo, że nie może cały czas gadać, proszę Państwa. Nie może cały czas gadać. Musi być prąd. Musi, a jak nie ma prądu, to jak będzie? A jak nie ma prądu, to jak całą tam, prawda, z... Jestem do krwi, można powiedzieć. Panie Cezary, może być kilka powodów. Ja proponuję tak, po pierwsze wziąć wycinek ze skóry, w tych miejscach, które on rozlizuje, a po drugie, bywa tak, że to jest psychogenna sprawa. Bywa tak, że pies wylizuje, zacznie, to troszkę jak ze strupkiem u człowieka, który jest nerwowy. Zrobi się mały strupek i potem to rozdrapujemy i rozdrapujemy i rozdrapujemy i no, nie pozwoli. Jest nerwowy, na pewno. No właśnie. Tak, lizanie uspokaja i psy, które są nerwowe, które mają jakiś stres, przeżywają, próbują rozładować napięcie i w ten sposób się właśnie uspokajać. Może by trzeba było w tą stronę też spadać. Dajemy mu ostatnią hydroksyzynę 10 mg, tak? Chyba na razie raz dziennie. To znaczy, widzi pan, jeżeli chodzi o leki jakiekolwiek psychotropowe, to jest to bardzo, bardzo indywidualna sprawa i nie można liczyć na to, że akurat mu hydroksyzyna pomoże. Trzeba popróbować, bo to powinna być reakcja bardzo szybko. To nie jest tak, że są takie leki, prawda, które jeżeli pies jest agresywny, jeżeli ma kłopoty tego typu, które wysycenie trwa długo. Natomiast jeśli chodzi o środki takie działające natychmiast, to powinny działać natychmiast. A hydroksyzyna nie należy do leków, na których efekt trzeba czekać długo. Więc jeżeli na początku od razu to nie daje efektu, to nie ma sensu tego przepakować. A poza tym to jest leczenie troszeczkę skutków, a nie przyczyny. Tak, ale po to jest farmakologia. Tego, tak. Nie zawsze możemy znaleźć przyczynę. Bardzo mi przykro, ale znaleźć przyczynę jest bardzo trudno. Bo ta przyczyna może leżeć w samym psie i tak się zdarza. Tak, kolejni powiedzmy weterynarze też tak sugerowali, że on może przeżył traumę, bo on został wzięty ze schroniska, jak miał około roku, jak było napisane na to jego... jeszcze był bardzo młodziutki, to ja nie myślę, żeby no tak, to była schroniskowa no trauma, właśnie, tylko ja myślę, że to może być skłonność, tak jak są ludzie, prawda? Tak samo psy są psychicznie bardzo podobni do ludzi. W skrócie popełnia samoagresję, no tak... Ale trzeba wykluczyć to, że coś tam się rzeczywiście dzieje, bo może się tam coś rzeczywiście dziać i dlatego trzeba to sprawdzić, a myślę, że poszukać, jeżeli hydroksyzyna nie daje efektu, to poszukać innych leków, porozmawiać z lekarzem. Ja nie chcę tutaj mówić o lekach, bo nie bardzo mogę, natomiast jest cały szereg leków, które nie działają od razu, które muszą... Znaczy organizm musi się nimi wysycić, działają po 2-3 tygodniach podawania, ale są takimi przeciwdepresyjnymi lekami, które stosuje się u ludzi. Psy i ludzie mają dokładnie te same dolegliwości ze strony psychy, w związku z czym spróbowałabym takich leków nie uspokajających, ale poprawiających nastrój po prostu. Rozumiem. Zapomniałem dodać, że pies jest niewykastrowany. Wow, dlaczego? No dlatego, że wzięliśmy go ze schroniska jako niewykastrowanego, a teraz tam po prostu, zresztą niektórzy lekarze odradzają, że w tym wieku on ma już 8 lat prawie. Proszę pana, niech pan mi takich rzeczy nie mówi. On proszę ma dopiero pana, 8 lat. Ma dopiero 8 lat, a gdyby miał 18, też bym mówiła, żeby pan go wykastrował. No, teriery podobno żyją około 11 lat. Ale proszę pana, proszę go wykastrować jak najszybciej, dlatego że wtedy może wylizywanie się skończy. I to natychmiast, jutro. Ale czy można zastosować tak zwaną kastrację, tą chemiczną? Nie, proszę pana, wykastrować go chirurgicznie, normalnie usunąć jądra. No dobrze.
Jak no najszybciej. Dziękuję pani. Bardzo proszę. Dziękuję pani. Bardzo proszę, pozdrawiam i witam panią Małgorzatę z Warszawy. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry pani doktor. Ja dzwonię w takiej sprawie, co mnie bardzo zmroziło. W zeszłym tygodniu usłyszałam od znajomej, że jej z kolei jakaś znajoma adoptowała ze 3 tygodnie temu chyba 2 kocięta ze schroniska na Paluchu. I się okazało, że to znaczy w bardzo niedługim czasie najpierw jedno kocie umarło, później drugie. Okazało się, że kocięta miały tyfus koci, a tego dnia, kiedy ta pani adoptowała, zostały zaszczepione przeciwko tyfusowi. Pani Małgorzato, w schronisku nie ustrzeże się. Są takie sytuacje. Schronisko jest zbieraniną zwierząt, o które nikt nie dbał, a wręcz odwrotnie. I tak jak szpital. Maleńkie kocięta. Tak, ale muszą być zaszczepione i tak się może zdarzyć. Dlatego w schronisku w ogóle nie powinno być szczeniąt ani kociąt, bo zawsze się to może zdarzyć. A to, że schronisko zaszczepiło kocięta, chwała schronisku. Dlatego, że szczepionki też są drogie. Schronisko, proszę mi wierzyć, to jest bardzo trudna sprawa. Ludzie mają pretensje do schroniska, że wzięli chore zwierzę, że zwierzę zachorowało. Powinni mieć pretensje do siebie, że w ogóle istnieją schroniska. I... Nie, no oczywiście, wie pani, no ja sama mam 2 psy. No właśnie, więc proszę wytłumaczyć znajomej, że to absolutnie taka rzecz się mogła stać i zawsze się może stać i schronisko nie jest miejscem dla szczeniąt i dla kociąt. Niestety nie. Dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do widzenia pani Małgorzato. Jest z nami pani Halina z Elbląga, dzień dobry. O, pani Haliny nie ma. Rozłączyła się pani Halina. Możemy wrócić do naszych filmików. Dorotko, mamy jeszcze 4 minuty do przerwy. Tak, to ja tak bardzo króciutko z tym wdrukowaniem. I wtedy, kiedy właśnie w tych pierwszych godzinach życia ta osoba, czy ta istota, czy nawet badania były takie, że ten kształt, który pierwsze zobaczą takie młode oseski, to jest kształt, który to jest ta istota, z którą one się będą identyfikować, którą uważają za mamę. Tak. I to ma... Lorenz pierwszy zrobił to gęsi, z gąsiątkami. Za mamę i było o tym bardzo głośno. Tak. I konsekwencje, jakie są dla tych 2 młodych łoszaków, są takie. Po pierwsze, te zwierzęta do końca życia już będą szukać kontaktu z człowiekiem. Znaczy nie będą się go bały. Nie będą się go bały. Będą szukać kontaktu. To jest ogromnym zagrożeniem dla nich, ponieważ jak się dowiedziałam, to ta pani po prostu, ona oswaja dzikie zwierzęta, one do niej przychodzą, bo mieszka w pobliżu. Ona nie ma, to nie był ośrodek jakiś zamknięty, to nie był ogród zoologiczny. Czyli naraża te 2 młode zwierzęta, no to, że zginą, że, bardzo, że szybko. Zginą bardzo szybko. Albo pod kołami samochodu, albo wyjdą prosto pod lufy myśliwych. Co więcej, takie wdrukowanie ma bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o identyfikację gatunkową. I to może zakłócać, albo nawet uniemożliwić. Tak. Nie mogą znaleźć partnera, znaczy, ponieważ one chcą nadzieję, się... że to się nie stanie. Jest z nami pani Marianna z Łodzi. Dzień dobry, pani Marianno. Dzień dobry, pani doktor. Tak długo czekam na panią. Już od kilku miesięcy. Ojej, kilkakrotnie o zatokach kałowych, że one są... Nie zatokach kałowych, nie zatokach kałowych. To są gruczoły zatok przy odbytniczych. Tak jest, tak jest. I pani doktor, już 4. lekarza pytałam. Każdy mi mówi, że on niczego takiego nie zna, nie wie, że można leczyć i tak dalej. Ponieważ ja jestem teraz w trudnej sytuacji. Mam pieska, który był w 2 schroniskach, I ma kłopot z zatokami okołoodbytniczymi. Dlaczego ten kłopot jeszcze jest taki dla mnie trudny, nie tylko dla pieska, ale przede wszystkim dla mnie, ponieważ to jest piesek tak strasznie skatowany przez ostatniego właściciela, że pękła mu łopatka, złamane dwa. Nikt nie może go wziąć na ręce, żeby postawić, tylko... On już tylko wierzy mnie. Ja teraz za 2 tygodnie idę na wymianę stawu kolanowego i wiem, że za 1,5 miesiąca ja będę musiała pójść z nim na oczyszczenie tych zatok. Pani Marianno, ja przepraszam, że przerywam, ale niech pani pójdzie do apteki, kupi czopki na hemoroidy,
Ja nie będę wymieniać. Jest takich czopków bez recepty, bardzo dużo czopków na hemoroidy. I niech pani mu te po ostatnim i po pierwszym i po ostatnim spacerze niech pani wkłada mu czopek przeciw hemoroidom do pupy. Po pierwszym i po ostatnim, tak. Każdego dnia, tak? Każdego dnia. I to powinno troszkę ulżyć, tak żeby pani nie musiała z nim iść. A poza tym powinna pani sama nauczyć się opróżniać te gruczoły wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba. To znaczy trzeba to robić jak najrzadziej. Broń Boże, nie robić tego profilaktycznie, ale wtedy, kiedy on zaczyna trzeć pupą i widać, że mu to przeszkadza, to wtedy opróżnić, kupić sobie gumową rękawiczkę, poprosić lekarza, żeby pani pokazał i po prostu robić to samo i dla niego będzie to dużo mniejszy stres, aniżeli gabinet weterynaryjny. Nawet robić już w wakacje, żeby się nauczyć, on bardzo chętnie wskakuje do wanny i tak dalej, ale kurczę, nie mogę znaleźć ich tam dobrze, ale sama wpadłam na taki pomysł, że... Pani Marianno, musimy zrobić maleńką przerwę. Proszę się nie rozłączać, dobrze? Zaraz wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Wierzę w zwierzę. Strefa szefa. Do strefy szefa zapraszam menedżerów oraz...